Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kroniki Włóczy Kija. Mnie już chyba nie trzeba przedstawiać. Jestem człowiekiem, przez którego w gruncie rzeczy nie mieliście tak długo filmów, za co chcę was z tego miejsca przeprosić. I powiem wam tak. Ja wiem, że to może zabrzmi źle albo głupio, ale przez ten czas, co nie dodawaliśmy filmów, bądź ja nie dodawałem filmów, to nie stałem w miejscu. Cały czas coś się starałem, wiecie, na przyszłość zaplanowywać, w związku z kanałem, czy z czymkolwiek, co robię, rozwijać się w pasji i cały czas iść do przodu. Co prawda nie robiłem tego z kamerą w ręku, czy telefonem w ręku, czy z aparatem, ale cały czas miałem na uwadze to, że te filmy wrócą, że ja będę dalej sobie rozwijał ten kanalik, bo to jest fajna zabawa. Ja tego nie mam tego takiego, wiecie, nacisku. Jednak chciałbym wrócić do takiej podobnej częstotliwości, co było kiedyś, jak wrzucaliśmy te filmy, nagrywaliśmy je tak często i wiecie, sytuacja to się komplikowała praktycznie cały czas, bo to wiecie, raz, że czasami budżet, dwa, że czasami nie było czasu, trzy, że zawiłości życia prywatnego, jak to zawsze się u każdego zdarza prędzej czy później, no i wiele innych takich powodów, nie? Zresztą sami zobaczcie, jak sama sytuacja w naszym pięknym kraju, jak się rozwija, i zresztą na świecie, to nie możemy tego, wiecie, tak, no to nie jest główny powód, rzecz jasna, że tyle nas nie było, bo nas nie było i przez ten czas dość znacznie wcześniej, nie? Nie zjedliśmy nietoperza, jakby co. No, ale wracając, w ogóle taka fajna droga leśna nam zrobili. Ten parking leśny, na którym teraz aktualnie się znajduję, bo sobie wokół niego przeszedłem, to ciągnie się aż tam daleko jeszcze. Muszę się tam w ogóle wybrać. Ja już zimą, jak się z wami, że tak powiem, na Nowy Rok witałem, że tak można to określić skrótowo, to tutaj zwiedzałem to miejsce tak tylko pobieżnie, ale chciałbym tam dojść do końca. I w ogóle ten las jest bardzo fajny, gęsty. Muszę sobie go przejść. Tam jeszcze, tam dalej jest taka fajna miejscowość. I też las to był piękny. Ogólnie muszę je wszystkie poprzechodzić, te lasy, zobaczyć, jak to wygląda. I to wam nagram, bo tutaj, w tym miejscu, nagrałem do was kilka filmów. To nie jest tak, że ja sobie też siedziałem na dupie. Nagrywałem kilka filmów, ale ja byłem z nich strasznie niezadowolony. To były tak te filmy, moim skromnym zdaniem, odbiegające od jakiejś takiej normy, którą jakoś sobie tam wypracowaliśmy i tak siadłem i nie, ja tego nie wypuszczę, bo powiedzą, że to było na odpierdziel. Ale wiecie, ja wam powiem, że takie nagrywanie na odpierdziel to jest złe i dobre. Ale w tym wypadku to sobie powiedziałem tak. Nagram dla was tak, o, jak jestem w drodze do domu, zostanę sobie na parkingu leśnym, pogadam do was, że jestem. Jak to mówią, dałem głos. Widzicie tutaj drzewo z wycinki. I tak. Nagrałem do was kilka filmów, bo trochę sprzętu mi się też nazbierało w ten czas, mnie nie było. I tego sprzętu też się trochę nazbiera do zimy, a jeszcze mamy lato. No zresztą lato to taki trochę umowny termin. I tak. Nagram wam to gdzieś tam w przedziale czasowym, ale zrobię to tak w miarę akceptowalnie, że mnie to nie będzie kolić w oczy, wy będziecie w miarę zadowoleni, będzie taki kompromis, że tak powiem, na poziomie twórca widzy. Mam przynajmniej nadzieję, że wy tak to odbierzecie, że ten materiał nie będzie kulawy, a jak będzie średni, to będę zadowolony, nie? Jak powiecie, średnie, jest git. I tak, no na tym bym w zasadzie zakończył. Nie będę was tutaj zachęcał ani motywował do zostawiania łapek w górę czy w dół. Możecie za to fajnie komentować, bo powiem wam szczerze, nawet jeżeli tych filmów nie było, to parę osób pisało prywatnie na Facebooku, na stronie Kroniki Włóczy Kija, parę osób na grupie. Z paroma się poznałem osobiście
i parę pisało osób komentarzy, więc to jest bardzo dobra ścieżka, bo jeżeli możecie zauważyć, że regularnie starałem się odpowiadać na komentarze, tam największą osobę to chyba miałem tydzień albo dwa i powiem wam tyle, że możecie, to jest dobra droga do tego, że jak nie ma filmów, tak jak nie było teraz, możecie pisać komentarze. Ja odpowiem, czy ktokolwiek odpowie, kto jest w ekipie Włóczyki ja, albo możecie pisać bezpośrednio na grupie na Facebooku ekipa Włóczyki ja, bądź na stronie na Facebooku Kroniki Włóczyki ja. Wszystko jest Włóczyki ja. No to więc w takim wypadku możecie normalnie z nami rozmawiać i nie będzie żadnego problemu, jak nie ma filmów, tak jeżeli chcecie kontakt jakikolwiek utrzymywać. Bo do tego służą tak naprawdę media społecznościowe. To, że ja założyłem kanał z kolegą i trochę nam się to wykrzaczyło, no to nie znaczy, że wiecie, to my tworzymy internet, a znaczy wy jako odbiorcy i my jako twórcy. Ale wy też tworzycie, jak do nas piszecie. Więc wszyscy jesteście w ekipie Włóczyki, jak którzy to oglądacie i chcecie się z nami, że tak powiem, asymilować. Ale powiem wam tyle, że wakacje są, więc możemy cały czas coś wykombinować, nie ma problemu. Postaram się wrzucać coraz częściej filmy i jak będę miał jakiś tam trochę więcej czasu, to zrobię jakiś taki materiał dłuższy, ze spacerów, czy wypraw, czy cokolwiek. Żebyście wy się też nie czuli poszkodowani. Chciałem też zrobić takiego, jakby zegarek mi przeszkadza, to nie jest tak, że mam jakiś trik. Powiem wam tyle, widzicie parking, tu sobie można usiąść. I tak, powiem wam tyle, że chciałem trochę zacząć takie bardziej vlogi, że tak jak teraz wziąłem telefon do ręki i dla was nagrywam. Z tego względu, żebyście wy mieli trochę częściej materiału. Te vlogi nie będą tak, że o Boże, coś tam porobiłem w domu, bla bla bla. Ale żebyście by mieli, wiecie, radochę z tego, że filmy są, z posłuchania, co mam czasami niemądrego do powiedzenia, bądź ciekawego. I tak jak na przykład tutaj będę szedł tą dróżką w tym lesie, bo planuję tam w któryś dzień, jeszcze nie wiem, w który się zabiorę. Zależy od pogody, bo ta pogoda w moim rejonie to co chwilę albo burze, albo jakieś inne te, albo inne jakieś kulawe pogody, że no wiecie, nie ma niby złej pogody, no ale jednak lepiej jest maszerować w słoneczku niż dostawać co chwilę gradem po twarzy, nie? Zwłaszcza, że i tak nie mam za pięknej, jak zapuściłem włosy. No i to tyle w zasadzie. Ja was zachęcam cały czas do komentowania, pisania do nas i dołączania do grupy Ekipa Włóczyki ja. I prędzej czy później to gdzieś tam coś tam ciekawy materiał jakiś będzie. Jeszcze nie wiem, tam recenzje czy tam jakieś pokazy, czegokolwiek, coś tam się na pewno pojawi z takich ciekawostek, ale to tam poczekamy, nie? Jeszcze zobaczymy, co to będzie. Na razie się chcę trzymać takiej luźnej, vlogowej atmosfery, że wiecie, mam telefon przy tyłku, idę do lasu i nagrywam dla was jakiś krótki materiał. Czy to z przedniej kamery, czy to z tylnej kamery, czy to, wiecie, tak typowo z ręki, nie? Że idę, coś tam. Stanę na przysłowiową kanapkę, czy tam posiłek, czy coś zobaczę fajnego, to wam to po prostu nagram, skleję to w ładny materiał, tam myślę, że 5 do tych 15 minut maksymalnie, no chyba, że będzie jakaś grubsza wyprawa, żebym spał w lesie, chociaż się nie zapowiada, bo nie mam jakoś ochoty, to wtedy będzie trochę dłuższy, nie? Albo go jakoś podzielę, więc spokojnie, będą takie vlogi bardziej niż recenzje czy filmy, ale będziecie mieli. I ja będę zadowolony, bo wy nie będziecie się czuli olani przeze mnie czy przez nas, znaczy bardziej przeze mnie. I wtedy ja będę się czuł z tym dobrze, bo będę robił to, co kocham, czyli będę łaził po lesie, a wy będziecie mieli filmy. Tak więc tak to będzie. Więc do zobaczenia w następnym materiale i jakby co, to się widzimy na wszędzie w zasadzie. No. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.